1 września zaczął się ten krwawy akt. Ribbentrop, Mołotow niegdyś podpisali pakt i na jego mocy Niemcy uderzyli w nocy. 4:40 Wieluń krzyczy pomocy! Chwilę później płonie cała zachodnia granica. Wszędzie leżą martwe ciała, łzy płoną po licach. Ale jest coś takiego w duszy każdego Polaka. W trudnych sytuacjach budzi się wielka odwaga. Więc stawiamy duży opór wojsku wroga, które po kilku dniach wojny w końcu dociera nad Bzurę. Tam pomocy potrzeba, zjawia się ktoś, kto pomoże. To generał Kutrzeba, armia Poznań i Pomorze. Tam stoczyli największą bitwę w obronie kraju. Choć zginęły ich ciała, dusze zamieszkały w raju. Dzisiaj tu składam hołd dla wszystkich, co tam byli. Pamiętamy o was właśnie tu w tej chwili. Podzięce my czterej, rap kultura. Pamiętamy jesień 1939, Bzura. Walka, krew, pot i nadzieja, wolna Polska. To był cel, nie marzenia, wolna Polska w sercach i na planach. Za te plany śmierć niejednemu życie odebrała. Niejeden krzyczał, gdy w oczy zajrzała. O Boże, pamiętamy Poznań, Pomorze. Kampania wrześniowa w obronie polskich granic. Przegrana opóźniła upadek Warszawy. Nasi walczyli, wciąż mieli kłopoty. Na naszych szło 15 dywizji niemieckiej piechoty. 5 dywizji pancernych, nasi nie lękali się. Polsce byli wierni, nie lękali się. Polski orzeł i spowiednik. W naszych sercach niech pozostanie otwarta rana, a nie blizna. Pamiętaj, Bóg, honor, ojczyzna. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Bitwa nad Bzurą zwana inaczej bitwą pod Kutnem. Mimo że odeszli rocznicę, obchodzimy wspólnie. To już 70 lat, jak walczyli o nasz byt. Wszystko co mogli zrobili, abyś w wolnej Polsce żył. Oni wtedy toczyli boje, byś był wolnym Polakiem. I choć padali na twarz, łzy ocierając szli dalej. Choć nie mieli ciągów ciał, każdy był jak palec sam. Jedyne co było to masa zmasakrowanych ciał. Zawsze walczyli do końca, próbując swym wrogom sprostać. Krzew tu jak rzeka płynąca, musiała spłynąć do końca. Generał Kutrzeba, choć był świadkiem i miał płacić w uchu, zawsze dzielny i wytrwały, słabych podnosił na duchu. To 9 września 1939, my pamiętamy, nie zapomnimy tego, jestem pewien. Składam hołd teraz tym, co swą krew za nas przelali. Słuchacie w 2009, dziękujemy, pamiętamy. Przewrócone supy, poplątane kable, szkło trzeszczało pod butami, na ich karabinach bagnet. Tak wyglądała miejska sceneria, a Niemców wciąż powstrzymywała ta złota bateria. Zniszczona arteria, jednak wiele warta, polski żołnierz na tej ziemi trzymał za rogi diabła. Wtedy tacy jak dziś my, dziś dla nas doskonali, stanęli do walki ze złem i z gradem stali. Dumnie i wytrwale stali na swych pozycjach, czekali aż pomoże aliancka koalicja. To prawda, a nie fikcja, napaść niemiecka bandycka. Chociaż znali strach, żaden z nich nie pryskał. Poderwali się do przodu, krwią spłynęła Bzura. Pod ostrzem armat zdobyta, zamku Góra. Nieraz im cierpła skóra, gdy znowu w bój ruszali. Polscy żołnierze znad Bzury, bohaterscy i wytrwali.